Kochani, to propozycja, aby od 1 września na wszystkich kontynentach zostało odprawione po 9 mszy świętych, czyli nowenna. I w tym czasie my trwalibyśmy na modlitwie różańcowej, jednocząc się w tych Eucharystiach za dany kontynent. Przykład. Jeśli byłoby to na przykład od 1 do 9 września za Europę, to przez te 9 dni, każdego dnia modlilibyśmy się na różańcu, całym różańcu, prosząc, aby Maryja swoim sercem chroniła duszę w Europie. I tak podobnie z każdym kontynentem. Kto by odprawiał te msze święte? W tej chwili poprosiłam jednego z księży salezjanów, aby rozeznali i dali mi znać, czy będą w stanie. Dlaczego salezjanie? Bo wiem, że mają sporo placówek w różnych miejscach świata. Jak to będzie? Nie wiem. Ufam, że Duch Święty poprowadzi. Oczywiście poinformuję na kanale. Powiedzcie mi, kochani, sami, a właściwie napiszcie, co wy na to. Ten czas jest bardzo trudny dla wielu. Toczy się walka i albo ją dostrzeżemy i będziemy wspólnie na kolanach, jednocząc się na modlitwie, zanurzając każdy różaniec w Eucharystii, prosić za duszę. A jest to przecież nasz obowiązek, wypływający z miłości do Boga i do ludzi. Czyż nie o tym mówiła Maryja w trzeciej tajemnicy fatimskiej, abyśmy się modlili za innych, z miłością i trwając w łaskach, aby ratować duszę. Już teraz, Maryjo, powierzamy Tobie ten zamysł. Jeśli jest on zgodny z wolą Bożą, poprowadź go. Przedstaw Jezusowi, niech On pokaże, czy tego chce. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, za wszystkimi kontynentami, za wszystkimi duszami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O szczegółach powiadomię, jak już będzie wiadomo, czy księża się zgadzają na taki pomysł. Wszystko Wam przekażę. Jest jeszcze trochę czasu. Maryjo, Matko Eucharystii, pomóż nam, pomóż kapłanom, abyśmy razem, wspólnie walczyli o duszę na kolanach. Amen.